wieku, więc pewnie też chcecie osiągnąć sławę, tak? Pan z dziewczyną przyszedł. Pan z dziewczyną, czy pan? Kto kogo wspiera? Nawzajem. Aha, rozumiem. Życzę szczęścia w takim razie, ja się denerwuję o to. Nie dziwię ci się w sumie. Nie mogę być kuśny. On też wychodzi. No pani nie? Ja razem. Przepraszam bardzo, czy ktoś tam jest? Nikogo nie ma! Jak to nie ma? No nie ma nikogo. Naszym show jest ogromne. Dlatego dajcie z siebie wszystko. Dajcie czadu. Dajcie czadu. Dajcie czadu. Dajcie czadu. Dajcie czadu. Czyś jest brudny, czyś jest czysty, mokry, suchy, czy są czysty, szorstki, gładki, idealny. Brudny, głodny, załamany, rozedrgany, wyciszony, zanikany, pobawiany, czy wesoły, czy markowny, z pracą albo bezrobotny, bez sił, zbierny.
zajęło swoje miejsce i rozpoczyna obserwację. Pokażcie się z jak najlepszej strony. Zdrowy, chory, zakochany, szczęśliwy, równi, złotany, pospolity, nadzwyczajny, ułożony, czy kostkajny, czy prostacki i wulgarny, czy szarmacki, oryginalny, czy na żarty, czy też głodny, chłodny, tędy, niewygodny, czy współczucie wspudzający, czy też tych podrażający, skracowany, czy naczwany, chory, smutny, niewyspany, czy bogaty, może biedny lub stateczny, albo piękny, czy szalony, czy spokojny, alchemista, pomogony, obrapnięty, albo skoczny, optymista, czy półroczny, czy łagodny, czy okrutny, poskładany, rozetkany, gruby, chudy lub barczysty, bardzo mądry, niezbyt pyszny, Mateusz Polak i przyjechałem z Krakowa, gdzie uczęszczam do 21 LO. Lubię czytać książki, pisać wiersze, a także grać w teatrze. Od zeszłego roku jestem ambasadorem akcji Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzę. Uważam, że to właśnie ja powinienem wygrać ten program, gdyż moja śmierć porwie miliony. A chyba zależy wam na takiej oglądalności. Hej, jestem Karola, mam 18 lat i jestem taka super. Patrzcie, jaki mam pierścionek. Od chłopaka dostałam. Jezu, już mój kochany. On mnie tutaj przysłał. Mówi, że jestem idealna do tego show. Generalnie to ja nie wiem, co mam tutaj robić. Czy śpiewać, czy tańczyć, może pozować? To bez znaczenia. We wszystkim jestem najlepsza. A jak wygram, mój dziubasek powiększy mi piersi. Boże, ale żadnie, Jezus. Proszę was, no kto może być lepszy ode mnie? To oczywiste, że wygram. Dzień dobry. Nazywam się Joanna Kozioł. Po śmierci płynie się taką wielką rzeką mleka. Muszę wygrać ten casting, bo im więcej ludzi będzie
będzie patrzyło na moją śmierć, tym większa i głębsza ona będzie. Cześć, Sylwia. No co, nie poznajecie mnie? Proszę was. No, pana. No, pana to ja przecież doskonale znam. A! No przecież zmieniłam kolor włosów, no jasne. Co to właśnie jest za program? Zresztą, nieważne. Nie wiem, chcecie, żebym coś zaśpiewała? Zaśpiewam. Nie wiem, mogę zatańczyć, skoczyć gdzieś nawet. Pan wie, że jestem elastyczna. No. No to właściwie tyle o mnie. Więcej informacji znajdziecie w internecie. I zapamiętajcie mój numer. Wygranie najlepsza. Wygram po prostu ja. Dzień dobry, jestem Natalia. Przed chwilą była tu dziewczyna numer 4734. Mówiła, jaka to ona nie jest piękna, wspaniała, że na pewno wygra ten program. Ale to ja go wygram. Ja zrobię wszystko, by wygrać ten program. Muszę go wygrać. Muszę! Zdrastwujki. Nazywam się Katarina Staszica i przyjechała z Moskwy. Zajmuję się marketingiem reklamowym. Doskonale wiem, doskonale znam metody sekciarskie i doskonale wiem, jak ludziom robić zdrowie jaj. Dlatego właśnie myślę, że sprawdzę się w roli. Tej roli. Właśnie. Spasiba. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w szczególności szanowne jury. Nazywam się Arletka. Dlaczego powinnam wygrać ten program? Ponieważ jestem genialna, cudowna, piękna i wspaniała. A poza tym, specjalnie dla Was mogłabym poobgryzać swoje własne tipsy wraz z paznokciami. Zróbcie innym laskom dobrze, zabijcie mnie! Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Podchorecka, mam 26 lat. Pojawiłam się na tym oto castingu, ponieważ tkwię w głębokim przekonaniu, iż nie zasługuję na to, aby umierać jako staruszka albo ginąć w jakimś żałosnym wypadku. Ponieważ, primo, jestem piękna, sekundo, młoda i po drugie, primo, seksowna. To wszystko sprawia, że pragnę odejść z padołu tej ziemi jako ta niezapomniana. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Joanna Kwarta, no i przyjechałam tutaj po namowach mamy i bo mama mi powtarza, że się do niczego nie nadaje, to chociaż pieniądze zarobię. Cześć, jestem Dominika Kluza, mój numer 3471. No ale błagam, nie nazywajcie mnie tak, jestem Miśka. Po prostu Miśka, zawsze ta sama Miśka. Przyszłam do tego programu, bo chcę wygrać. A sądzę, że mam do tego największe predyspozycje, ponieważ zawsze byłam liderem. Zawsze byłam na szczycie, zawsze miałam wielu wielbicieli. Tym razem też mi się uda. Mój sposób na śmierć nie jest może bardzo wyuzdany, ale na pewno będzie efektowny. Najpierw rozkocham wszystkich sobie. Miśka będzie wszędzie! Plakaty z Miśką, kubki z Miśką, koszulki z Miśką, Miśki, Miśki! A kiedy umrę, oni umrą razem ze mną. Wyobraźcie to sobie zbiorowe mogiły wszystkich tych, którzy polegli razem ze mną. Taki miałam sposób na dostanie się do tego programu. Ale niestety nie mogę wziąć w nim udziału. Dlaczego? Bo ja jestem tu prowadzącą! Witam w pierwszym odcinku show You Must Die! Zabij się dla sławy!
o tą Zosię. Oto on! Numerem pierwszym Amelia! Numerem drugim Katarzyna! Numerem trzecim Karola! Numerem czwartym Natalia! Numerem piątym Joanna! Numerem szóstym Kamila! Numerem siódmym Mateusz! Numerem ósmym Katarina! Wiem, że chciałbyś to zmienić, a ja znam.
Za moment dowiemy się, kto przychodzi do półfinału. O wystąpienie na środek poproszę Joannę, Katarzynę oraz Beatkę. Dziewczyny, to wy przechodzicie do wielkiego półfinału! Mili Państwo, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Thank you.
Gratulacje!
Jaki numer? 5. Wpisujcie 5. Numery o treści. SMS-y o treści 5 na numer 0500-1090. Asiu, Joanno, Joanno, przyjaciółki czekają. Przed państwem Beatka, która postanowiła sama zaśpiewać. Zaradna i silna z niej kobietka. Zapraszamy Beatkę. Proszę zobaczcie! Mam
9, proszę Państwa, numer 9 na numer 0500-109. Kończy się. Dziewczęta, byłyście naprawdę świetne. Wielkie gratulacje dla Was. Teraz zapraszam Was na poprawę makijażu, a Państwo dowiecie się, co oprócz spektakularnego samobójstwa otrzyma nasza finalistka. Ostatnią i bajkową noc spędzi w hotelu Kopernikus w samym sercu Krakowa. A ostatni storec wykona w dojtoju umieszczonym na samym szczycie Kopca Kościusa. Z panoramą na cały Kraków. To możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej www.youmustdie.pl. Kosmetyki do ostatniej kąpieli w wannie z hydromasażem ufundowała firma Vichy. Ponadto zwycięzca otrzyma trumnę z drewna cyfrowego z autografami Angeliny Jolie i Brada Pitta. Miejsce w alei głównej cmentarza Rakowickiego. Sesję zdjęciową. Zwycięzca otrzyma pozłacany album z dedykacją od samego mistrza Diora. Kreację, w której będzie jej najbardziej do twarzy, sam Christian Dior ofiaruje finalistce na jej ostatnią podróż. To makijaż finalistki zadba sam Tomasz Jacykuś. Ponadto rodzina zwycięzcy otrzyma prawa dla całej rodziny na obsługi zakładu pokrzywowego Siódme Niebo, który organizuje uroczystości pofinałowe wraz z Katarzyną. PKP uświętowało 12 darmowych przyjazdów do Krakowa z całej Polski. A roczny abonament na taksówki na trasie Dworzec Główny, Cmentarz Rakowicki. Budowała sieć taksówkarska Pajączek. Sponsor różowego karawanu na ostatnią podróż finalistki. Nagroda specjalna w wysokości 1000 euro dla rodziny finalistki ufundowało Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wyżowi Demograficznemu. Regulacja. Zapraszam finalistki na scenę. Dziewczyny, warto było się wysilić, prawda? Najbardziej zazdroszczę tego przejazdu różowym karawanem Bajka! Znamy już wyniki głosowania SMS-owego. Za moment dowiemy się, kto przechodzi do wielkiego finału. Kto jest zwycięzcą naszego show? Czy to będzie Joanna? Czy może Kasia? Może Beatka? Drodzy Państwo, program wygrywa i przechodzi do wielkiego finału. Kasia! Gratulacje! Kasiu, wielkie gratulacje! Ostatnia noc, ostatni pośród hotelu Kopernikus. Ty pierwszy tam spiał największe sławy. Thank you.
oglądałaś się filmów kryminalnych? Nigdy w życiu nie widziałam przestępcy. Mieszkamy na takim odludziu, że nikomu nie chciałoby się przychodzić tu i kraść tego, co jest do ukradzenia. W życiu żadnego nie widziałam. Pamiętasz, że masz mi zrobić paznokcie? Ja się zabiję, mamo. Zastrzelę się. Za parę godzin. Świetnie. Tylko pamiętaj, że my też musimy mieć z tego jakąś korzyść. Jesteś nam to winna. Mamie i mnie. Trzeba tylko jakoś przekonać do ciebie widzów. Ale wiesz co? Ja ci pomogę. Wykreujemy z ciebie samobójcę wszechczasów. Ludzie będą szaleć z niecierpliwości, żeby zobaczyć twoją krew, twoją agonię, twoją śmierć. Mamo! Mamo, będziemy sławne i bogate. I będę mogła sobie codziennie kupować świeże ciasteczka? I czekoladę. I czekoladę. Kasiu, jestem z siebie taka dumna. Taka dumna. Widzą Państwo, nie chcę, tak się wzruszyłam.